to jest ten ksiądz od Minecrafta. Psza w Robloxie i ksiądz Natanek. Tak. No powiedziałbym, że jestem w absolutnym szoku. Dokopanie demonowi nawet w grze komputerowej jest przyjemnością. Witajcie kochani, bardzo się cieszę, że tutaj jesteście dzisiaj z nami. Jak wiecie, bardzo lubię formę materiałów, takich wywiadów z ludźmi z branży, ale też związanych z grami, bo zawsze możemy dowiedzieć się czegoś nowego. No i tak się składa, że mam dzisiaj ogromną przyjemność mieć dla Was dość nietypowego gościa, youtubera, gracza, jezuitę i za niedługo też i pewnie księdza. Cześć, jestem brat Michał, jestem jezuitą od 10 lat, trochę graczem, trochę youtuberem, a przede wszystkim człowiekiem. No właśnie, to jest dla mnie niesamowite w Twoim kanale, że pokazujesz taką bardziej ludzką stronę Kościoła i osoby duchownej, w sensie zdajesz się być tak do pogadania, do nawiązania kontaktu, a jednak wydaje mi się, że dużo moich rówieśników, tak jak ja, może mieć dość negatywne wspomnienia chociażby z katechezy, gdzie jednak trudno było nawiązać kontakt, jakiś wspólny język znaleźć z księdzem. No ale właśnie, gry, bo o tym dzisiaj chciałem z Tobą gadać. Szybka piłka, jaki obecnie Kościół ma stosunek do gier? To jest ciekawe, jak spojrzymy na to historycznie w ogóle, bo wydaje się, jakby kiedyś Kościół miał negatywny stosunek, a dzisiaj ma może inny, zaraz do tego przejdziemy, natomiast zawsze ten stosunek był gdzieś neutralny, to znaczy Kościół nigdy się oficjalnie nie wypowiedział o tym, czy gry są dobre, czy są złe, natomiast ludzie Kościoła oczywiście różnie to odbierali, powstawały jakieś listy, nie wiem, zakazanych gier, czy... I były też takie postacie jak ksiądz Natanek. To wiedz, że coś się dzieje. Tak. Ale, czyli rozumiem, nie jesteś fanem jego, powiedzmy, ataków na Pokémony chociażby, czy innych takich kontrowersyjnych stwierdzeń? Nie, nie jestem fanem. Myślę, że to wynika gdzieś trochę też z niezrozumienia tego, czym są gry, nie? Więc czasem no, można zauważyć, że jest lepiej to postrzeganie gier komputerowych przez Kościół, no bo księżmi i ludźmi Kościoła zostają osoby, które też były graczami, bardziej też rozumieją to środowisko i potrafią coś więcej o tym powiedzieć, a przede wszystkim się tego nie boją. No właśnie, wydaje mi się, że tu leży sedno sprawy, skąd się brała ta awersja. Znaczy, nie mówię stricte Kościoła, nie, ale jakby pewnych osób w Kościele, że gry były czymś nowym, czymś niezrozumiałym, co mogło niepokoić. Ja pamiętam chociażby po mojej podstawówce z lat 90., gdy ksiądz dowiedział się, że w grze na bazie serialu South Park, pewnie kojarzysz serial, to była gra wyścigowa, Jezus tam był jedną z grywalnych postaci. To no, budziło wielkie oburzenie, rozmawialiśmy o tym na katechezie. Nadzieję chociażby mamy takie rzeczy jak ta sławna msza w Robloxie i z tego co pamiętam, to ty to komentowałeś na swoim kanale, i wyrażałeś się o tym raczej pozytywnie. Tak, na mszę w Robloxie jak najbardziej. No oczywiście trzeba spojrzeć, dlaczego coś jest robione. Tutaj msze w Robloxie nie są robione też dla jakiegoś takiego prześmiewczego wymiaru, żeby wyśmiewać wiarę i to, co jest gdzieś dla wierzących najważniejsze. Jeżeli taki byłby ten argument tutaj, że robimy coś, żeby wyśmiać to, co dla kogoś jest najważniejsze, czy to byłaby wiara, czy cokolwiek innego tak naprawdę, no to nic dziwnego, że wiele osób się na to po prostu nie będzie godzić, nie? Natomiast jeżeli chodzi o msze w Robloxie, wykorzystywanie tej platformy do tego, żeby takie rzeczy robić. To jest kierunek ewangelizacji i gdzieś oni chcą przybliżyć tym młodych do tego, czym jest wiara, czym jest liturgia. No właśnie, co zwróciło moją szczególną uwagę, to, że na kanale masz taką miniserię Let's Playów z Minecrafta, gdzie w ogóle w ostatnim odcinku walczysz ze smokiem i tam też mówisz o swojej jakiejś tam wewnętrznej walce na tej duchowej drodze, co jest niesamowite. Polecam, kochani, bardzo fajna seria, najlepsze Let's Play z Minecrafta. Ale właśnie, grasz, jesteś graczem i pewnie za dzieciaka, zanim wiesz, były studia, zakon i tak dalej, miałeś tego czasu na granie więcej. Czy masz w takim razie jakieś serie, które lubisz, albo jakieś konkretne tytuły, które wspominasz z lat młodości? O, ciekawe w ogóle z tym Minecraftem, że później było tak, że dzieciaki na przykład do pierwszej komunii, które przychodziły, widząc mnie, szturchały mamę, mamo, to jest ten ksiądz od Minecrafta. Więc to bardzo fajnie wychodziło. Tak, wiesz co, jak byłem dzieckiem, zagrywałem się straszliwie w wszystkie ścigałki możliwe. Okay. To znaczy w Need for Speed, oczywiście Most Wanted, Underground. O, dobrze, dobrze. Ale też... Tak, oczywiście, ale też symulacje różne, Colin McRae i tym podobne takie rzeczy. No teraz nie mam kierownicy, no, trochę gorzej się w takie gry gra. Teraz w ogóle mam mniej czasu faktycznie na granie i to wynika po prostu z ilości różnych moich pasji, tego co chcę robić, muszę gdzieś ten czas niestety godzić, nie? No i też swego czasu chyba mówiłeś na kanale, że Gwiezdne Wojny i jakby Jedi to było coś, co popchnęło cię w kierunku powołania. Dlatego muszę o to zapytać, czy są jakieś gry gwiezdnowojenne,
fabularne, które lubisz, które wspominasz? Tak, kojarzę jeden. To była Gwiezdne Wojny The Phantom Menace. To jest antyczny tytuł. Okay. Ja to, jak byłem dzieckiem, to się zagrywałem po prostu w ten tytuł. Takim moim przyjacielem z podstawówki pamiętam, że przechodziliśmy po kolei. To było super trudne, nie znając angielskiego, żeby jakoś to przejść. I ostatecznie tego nie przeszliśmy chyba. Dobra, a czy duchowni grają, w sensie patrząc po twoich współbraciach, czy w ogóle wolno im grać i jeśli tak, to w co? Tak, wolno im grać, czy grają? Grają, zdarza się, że grają. Co grają, to zależy oczywiście od tego, co lubią. Ja na przykład ostatnimi czasy bardzo sobie upodobałem serię symulacyjne wszelakie. Ostatnio Farming Simulator, okay. Euro Truck, wszystkie te rzeczy, ja nie wiem, jakoś mnie to najbardziej pociągało w ostatnim czasie, żeby się tam pobawić, ale i Assassin's Creed, i Wiedźmin, i wszystko. Wow. Kolejna rzecz, i tu znowu będę się odnosił do jakichś tam swoich wspomnień z dzieciństwa. Swego czasu pamiętam, była dość duża nagonka na Diablo, ze względu na pewne motywy i symbolikę, że to jest, mówiono, że to jest satanistyczna gra i że to ma zły wpływ na ludzi i tak dalej. I tutaj wiadomo, w kontekście tej gry, gracz jest tym dobrym, który to zło zwalcza, ale właśnie, czy z perspektywy wiary, powiedzmy, obcowanie z czymś takim, z tymi symbolami, z tym światem jest w pewien sposób złe, czy szkodliwe, grzeszne nawet? Nie, grzeszne nie jest. Wydaje mi się, że żeby w ogóle zgrzeszyć w grze komputerowej, to nie jest taki prosty temat tak naprawdę. Natomiast no, może niektórzy by chcieli, że jak wchodzisz w grę, która opowiada o demonach, to będą pluszowe kucyki. Pewnie niektórzy by to podpisali, że właśnie powinny takie być. Ale nie, jeżeli, no nie wiem, widzę pentagram narysowany gdzieś na ścianie na mieście sprayem, no to nie uciekam, o Boże, co mam teraz zrobić ze sobą, tak? Jak wchodzę w coś takiego, no to jakby no, moim celem nie jest tutaj wiara w te znaki i tak dalej. One są pewnym elementem tego przedstawienia. Granie w takie gry jak Diablo, Doom i tak dalej. Jeden z moich współbraci kiedyś odpowiedział, że dokopanie demonowi nawet w grze komputerowej jest przyjemnością. Ciekawe jest to, co mówisz, że jakby samo to obcowanie nie jest złe, ale ja bym chciał pociągnąć ten temat. Czy jakby przeżywanie pewnych fantazji, pewnych scenariuszy nie może być uznane za problematyczne? Bo powiedzmy, jesteśmy osobą w związku małżeńskim i mamy przesadną fantazję grami, gdzie jest jakiś wątek romantyczny, jakaś tam erotyka. Czy to no, nie może być uznane za niebezpieczne z perspektywy wiary? Tak, i może być, faktycznie. I to jest ten warunek, o którym mówiłem, w jaki sposób gracz może zgrzeszyć tam. Mhm. Czy zrobić sobie w cudzysłowie krzywdę. To znaczy, jeżeli gra komputerowa ma na nas wpływ i przełożenie, które jest gdzieś negatywne na moją codzienność, to może powinienem właśnie tego gatunku albo tej gry konkretnie unikać, bo ona nie jest dobra dla mnie. To nie znaczy, że ona nie jest w ogóle dobra, bo może sama z siebie opowiada super historię, jest wspaniała, doskonała opowieść, ale nie dla mnie. Nie? Dobra, to teraz mała przerwa od dyskusji, mały segment bonusowy. Pokażę Ci kilka gameplay z różnych gier, gdzie są motywy religijne albo jest ukazanie Jezusa. Jestem ciekaw, co o tym powiesz. Osoba duchowna reacts, jeśli nie masz nic przeciwko. Jasne. O matko. To jest z South Park, tak. Jak wrażenie? Okej. Tak. Mniej więcej tak bym to opisał. Okej, rozumiem. Jest to scena, która podsumowuje tułaczkę Jezusa i post na pustyni. Okej. To nie jest odwzorowanie walki z grzechem, czy...? To jest wierne odwzorowanie z Hogwarts Legacy może, ale nie z grzechem. Okay, no tak. Prześmiewcze strasznie, no to taka noda trochę, nie? Dla mnie. Już się boję. To aż mi trochę głupio, że takie głupoty ci pokazuje. Gra no co to jest? Save Jesus. Nie. Jest takie coś? O Jezu. No powiedziałbym, że jestem w absolutnym szoku. Co sądzisz o grze logicznej Save Jesus? Jestem w absolutnym szoku, jak to zobaczę. Czyli myślisz, że jakby to nie jest, to nie może być narzędzie do ewangelizacji i raczej nie pomoże w przyciąganiu no, wiernych. Przyciąganiu wiary to raczej nie. Okej, okay, dobrze. Wybrałem celowo Jezusa jako postać. Rozumiem. I wybacz za jakość gry, ale to jest bardzo skillowa postać. No, jedyny pozytywny aspekt, który zauważam, to to, że to jest jednak postać, która no, skillowa jest.
Ja nie zapatruję się na to pozytywnie, bo jedyne co w tych grach najbardziej tak mi się wybija, to to, że to jest chęć kontrowersji, żeby się lepiej wybić, a nie, nawet to nawet dla mnie nie jest coś, że okej, zrobimy produkcję, żeby się gracz dobrze bawił. To jest coś dla mnie takiego, okej, zróbmy produkcję, żeby ona nam się dobrze sprzedała, bo poruszymy kontrowersyjne tematy. To dla mnie jest taki kierunek, który jest słaby po prostu. Rozmawialiśmy o tym wcześniej w mailu i teraz muszę to poruszyć. Temat gier religijnych. A daj już sobie spokój z tą nudną grą. Nie masz jakiejś strzelanki. Takie rzeczy właśnie jak wydawnictwo Pasterz, Przygoda z Świętym Piotrem. To już raczej jest taki temat retro i raczej gracze się z tego śmiali zawsze. A jakby rozumiem, kto mógł być konsumentem tego, nie? Że jakaś babcia zobaczy taką grę w sklepie, pomyśli, a wnuczek lubi gry, tutaj wiadomo religia, Biblia, no to super, kupię mu. I właśnie bym o to zapytał z drugiej strony, czy kojarzysz, czy polecasz jakieś gry, gdzie dobrze jest przedstawiona wiara i dobrze są ukazane motywy biblijne? To jest trudne pytanie, bo nawet rozmawiałem z niektórymi współbraćmi, czy oni znają jakieś takie gry, które mogłyby zawierać motywy z Pisma Świętego, które mogłyby być, miały taki wymiar edukacyjny, no ale nie były grami edukacyjnymi w tym rozumieniu, które wychodzą jak wychodzą, wiadomo. I niestety nie znaleźliśmy żadnego tytułu, który byłby dobry, natomiast z wielu gier faktycznie można wyciągnąć coś dobrego. Na przykład wspomniałem wcześniej o Assassin's Creed, Assassin's Creed Origins. Nasz wykładowca od Nowego Testamentu pokazywał nam fragmenty z tej gry w trakcie wykładu, pokazując, co jest dobrze oddane, co jest nie do końca dobrze oddane, ale na bazie tego wirtualnego świata opowiadał nam tutaj o tych miejscach, mając po prostu taką wirtualną przestrzeń. Mógł to nam pokazywać cyfrowo. W sumie to super, że poruszyłeś temat Assassina, bo tu przyszedłem do mojego kolejnego trudnego pytania. Znaczy, wydaje mi się, że Kościół często jest w grach tym złym, osoby wierzące też. No, jak popatrzymy właśnie na Asasyna, w pewnym momencie Watykan i Templariusze mają niebezpieczną relację. W Far Cry 5 walczymy z fanatykami religijnymi. Wiadomo, jest to jakaś tam sekta, jakaś herezja, to nie jest de facto Kościół, ale jednak czuję, że takie motywy mogą trochę odzwierciedlać i jakąś taką fobię, strach właśnie przed Kościołem, przed osobami wierzącymi. Jak się czujesz z tym, z takimi motywami, z taką treścią? Mnie to nie boli, z bardzo prostego powodu. To przedstawienie, które tam jest zawarte, ono jest mocno przedstawieniem stereotypowym, które tak naprawdę nie pokrywa się z Kościołem, w którym ja jestem i w który ja wierzę. I pójście w tym kierunku, to jest w tych grach, to jest spojrzenie tak naprawdę popkultury, kultury masowej na to, jak Kościół wygląda. Uchodzi taka teoria gdzieś w mediach społecznie, że Kościół jest przeciwko nauce, że to wszystko jest jakoś bez sensu wymyślone. No i skoro to się tak przenosi, to oczywiście w grach będzie to tam gdzieś przedstawiane. Oprócz tego media kochają jakieś skrajności. Jeżeli mamy takie sytuacje, jakie czasami widzimy, skrajne, już nie będę wymieniał, bo każdy z nas pewnie widział różne historie, to przedstawienie tego w filmie, w muzyce czy w grze komputerowej jest naturalnym elementem popkultury, w jaki sposób to zrobić, żeby było catchy i się lepiej może sprzedało. Natomiast Kościół nigdy jakoś nie był bardzo przeciwny nauce i teraz na przykład mamy jeden z moich współbraci, niedawno asteroida została nazwana jego imieniem, który jest w Obserwatorium Astronomicznym Watykańskim. Więc to nie jest tak, że Kościół to jest tylko ze ścianek, nie? Dobra, to wróćmy teraz na chwilę na ziemię od popkultury. Mówi się często teraz o jakimś tam odejściu od Kościoła, że jest coraz mniej chętnych na zostanie księdzem, że nastolatkowie, młodzi ludzie coraz częściej wpisują się z religii. I czy w takiej sytuacji gry mogą być jakimś sposobem na dotarcie do młodych ludzi? No bo wiesz, mówimy o tym odejściu od Kościoła, a z drugiej strony mamy takie zjawiska jak ta msza wspomniana w Roblox, co chyba świadczy o jakimś tam zainteresowaniu wiarą i Kościołem. Jak najbardziej, gry mogą w pewien sposób pomóc w dotarciu do młodzieży, Kościołowi. Nie wiem, czy tak, jakbyśmy chcieli to rozumieć czasami, to znaczy, no, prawdopodobnie nie wypuścimy dobrej gry, która by tutaj promowała Kościół i że młodzież nam przyjdzie. Jeżeli tak myślimy, to jesteśmy pewnie w dużym błędzie. Natomiast znajomość tego środowiska gier komputerowych jest niejednokrotnie pomocą w ogóle w zwykłej relacji z tą drugą osobą, która jest mocno osadzona gdzieś w tej kulturze gamingowej. Mnie osobiście to parę razy bardzo pomogło, że znałem to środowisko gamingowe, streamerskie, Counter-Strike'a i tak dalej. Właśnie w zwykłej rozmowie, żeby przekonać tego gościa, tego chłopaka młodego, że ja jestem normalnym człowiekiem i ja potrafię się z nim dogadać, nie? Jakby mamy gdzieś wspólne tematy. To nie jest tak, że on jest tutaj, a ja jestem tutaj. My jesteśmy na jednym poziomie. Masz 15 lat, traktuję cię naprawdę poważnie, nie? Jesteś dla mnie równym partnerem do dyskusji. To nie jest tak, że ja teraz przyjdę i będę ci ojcował i powiedział, tak musisz zrobić, bo jak nie,
to trafisz do piekła. Absolutnie to nie jest ten kierunek, w którym ja bym szedł. Okej, w takim razie chyba wykorzystałem wszystkie tematy i zagadnienia, które dzisiaj przygotowałem. Dzięki bardzo, że wpadłeś, super się rozmawiało i Wam też, kochani, dziękuję za uwagę. Jeśli zaciekawiłem Was twórczością brata Michała, no to link do jego kanału macie w opisie pod tym filmem. No, raz jeszcze dzięki i do następnego. Dzięki.